Marcin dzisiaj w tym wystąpienia paradoksalne funkcje szkoły, studium fizyczne i geograficzne. Świeża wydana książka, badania i cieszymy się, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. No ponieważ jesteśmy w dosyć wąskim gronie, że tak się wyrażę, znamy się dosyć dobrze, ja zastanawiałem się, jak to zrobić. Czy zarysować cały obszar, czy wybrać sobie pewne szczegóły. Natomiast tak to się podjęłem szybko decyzję, że skoro, że tak powiem, ma to wzięcie w internecie będzie, to może faktycznie postaram się w miarę szybko to jakoś omówić te różne pola i aspekty i wtedy możemy się skoncentrować na pewnych konkretnych rzeczach. Natomiast ja jeszcze ze swojej strony muszę przeprosić, bo za swoje niedomagania intelektualne, gdyż jestem po którejś nocy niewyspany, dzieciaki się rozchorowały i też, że tak powiem, temat już jakiś czas temu był to, że książka wydana została dopiero teraz, to też jest efekt pewnych tam zawirowań i przeszkód, które się pojawiły. Natomiast publicznie może podziękuję jeszcze raz pani profesor, która mnie zmotywowała do tego, żeby się tą sprawą zająć, ponieważ kiedy złożyłem podanie o dofinansowanie książki, otrzymałem decyzję o przyznaniu 300 zł i stwierdziłem, że starać się więcej nie ma sensu po prostu i poddałem się, mówiąc krótko, ale tutaj dzięki pani profesor podjąłem się jednak mimo wszystko realizacji, ta opartość się opłaciła. Paradoksalne funkcje szkoły w zasadzie dotyczą moich badań, które prowadziłem w kontekście doktoratu. Jakby w jakimś sensie jest to pewnego rodzaju zmieniona formuła tego, czym ja się zajmowałem, ponieważ takie studium etnograficzne, zwłaszcza, no mają to do siebie, że się coś bada, jakiś fenomen społeczny, no to trudno to nazwać, tak? To znaczy można to nazwać wielorako. I te konteksty nazewnictwa było jakby bardzo różne. Ten chyba tytuł jest najbardziej taki ogólny. W zasadzie on się sprowadza do takiego stwierdzenia, że szkoła obiecuje równość, równy dostęp, wiedzę i tak dalej, a faktycznie te funkcje, które pełni, służą zupełnie czemuś innemu i o tym będzie chyba dzisiejsze nasze spotkanie. Można powiedzieć, zacznę od takiego szerokiego kontekstu wymiarów globalizacji. Ta próba, właściwie rozpocząłem od właśnie próby określenia procesów globalizacyjnych w polu edukacyjnym, która można powiedzieć, że to określenie opiera się na takim założeniu, że rzeczywistość kulturowa nie jest kształtowana przez te procesy, ani przez ideologie z nimi związane w sposób bezpośredni. Tutaj można powiedzieć, że tym podstawowym czynnikiem edukacyjnym czy formującym postawy ludzkie będzie bezpośrednie doświadczenie przebywania w określonym układzie społecznym. Jakim jest najbardziej, można powiedzieć, tutaj kształcącym jest tutaj szkoła. No tutaj można od razu, pewnie część z Państwa wyczuwa, że gdzieś tu pachnie gramszczem, tak? Znaczy ta władza jest tutaj, realizuje się na poziomie doświadczenia jednostki. No i co się wiąże, ten fakt przebywania w określonym miejscu, tak? Doświadczenie wiąże się właśnie z doświadczeniem specyficznej pedagogii, zasad organizujących relacje społeczne i nabywaniem określonych kompetencji komunikacyjnych. Te oddziaływania globalizacyjne, nazwałem tutaj, oczywiście odwołując się do pewnej tradycji, jako quasi-rynkową formę kształtującą owe pole. I tutaj właściwie można powiedzieć, że systemy edukacyjne na całym świecie w tej chwili właśnie są uwarunkowane tymi, co najmniej, tak, tymi dwoma wymiarami globalizacji, czyli neoliberalnym modelem rozwoju i rewolucją technologiczną. Króciutko, na czym polega quasi-rynek? Dla przypomnienia, myślę, że tutaj nie muszę tutaj za bardzo mówić. Chodzi tutaj generalnie o funkcję dostosowawczą przemian w polu edukacji do wymagań stawianych przez biznes międzynarodowy, czyli pole produkcji. No i tutaj pojawiają się takie pojęcia jak porównywalność osiągnięć, rozliczalność, accountability, standardyzacja, centralizacja regulacji usługi edukacyjnej i to wszystko można powiedzieć, że są to swego rodzaju postulaty tak naprawdę, które gdzieś tam w głębi wychodzą od instytucji międzynarodowych. No i oczywiście konsekwencją jest wspomniana segregacja środowisk szkolnych ze względu na skład społeczny uczniów. No tutaj jeszcze krótka uwaga, no mimo wszystko, że pomimo faktu, że mamy niż demograficzny, moglibyśmy się spodziewać osłabienia tej siły segregacji, ale nawet wtedy, kiedy ja
te badania robiłem, efekty tej potencjalnie osłabionej segregacji powinny być widoczne, ale jednak mimo wszystko różnice były zasadnicze. No i tutaj właściwie, dobra, myślę, że możemy iść dalej. Jeżeli chodzi o nierówności, to myślę, że komu jak komu, ale Państwu tego przedstawiać nie muszę. Chodzi tutaj o takie aspekty jak udrożnienie dróg awansu poprzez osłabienie progów selekcyjnych na średnim poziomie, dlatego też jakby istotne z punktu widzenia badań, ponieważ ja prowadziłem badania w liceach, czyli miało to jakby pewien taki, można powiedzieć, że ten kontekst teoretyczny nierówności edukacyjnych służył mi w jakimś sensie do tego, aby stworzyć taki kontekst teoretyczny, który pozwoli mi też w konsekwencji uzasadnić dobór prób. No i druga sprawa to jest zróżnicowanie dostępu do dobrej jakości szkół ze względu na status społeczno-ekonomiczny. No i dywersyfikacja jakości nauczania to są jak gdyby te konteksty, które wynikają z badań o charakterze ilościowym, tak, statystycznym. Przede wszystkim tutaj się opierałem na socjologach. To lata zjawisko nierówności edukacyjnych prowadzi do zróżnicowania się szkół pod względem składu społecznego. Jak wiemy, dotyczy to badania do lata dotyczyły gimnazjów. No więc jeżeli to dotyczy gimnazjów, no to tym bardziej będzie dotyczyć liceów. Jeżeli chodzi o Domalewski-Mikiewicz, oni dochodzą do wniosku, że system oceniania zewnętrznego skutkuje pogorszeniem szans edukacyjnych młodzieży i podnosi możliwości awansu młodzieży z kategorii uprzywilejowanych. I teraz na tej podstawie właściwie wyciągnąłem takie wnioski dotyczące tej właśnie struktury i tak. Po pierwsze, że ta struktura edukacji jest zróżnicowana, odzwierciedla podziały konstruowane w oparciu o status społeczno-ekonomiczny ucznia. A drugi wniosek to jest taki, że mamy do czynienia w Polsce właśnie z transmisją zróżnicowanej jakości kształcenia, który jest powiązany ze strukturą klasową społeczeństwa. I można powiedzieć, że to jest taki mój punkt wyjścia, tak, czyli posługując się tymi danymi statystycznymi, tak, powiedzmy w dużym cudzysłowie, obiektywnymi danymi na temat sytuacji, tak, w systemie edukacji, zadaję sobie pytanie, no właśnie, jak to wygląda w rzeczywistości, tak, w praktyce, znaczy w rzeczywistości, no w doświadczeniach, tak, jak to wygląda, nie wiem, odnosząc się do języka antropologicznego właśnie wewnątrz, czyli na czym polegałoby to jakościowe zróżnicowanie szkół z tej perspektywy wewnętrznej, tak? Jeżeli na to spojrzeć od strony szkoły, no bo statystyki pokazują nam, że mamy do czynienia z segregacją, można powiedzieć, że tutaj w sferze jakościowego różnicowania szkół działających w warunkach quasi-rynku te procesy globalizacyjne zdają się przekładać właśnie na praktyki formowania odpowiadającej im struktury społecznej. Tutaj oczywiście mówiąc o globalizacji, to w zasadzie mówimy, mógłbym również dobrze posłużyć się pojęciem neoliberalizacji, tak jakby to są bardzo, bardzo zbliżone do siebie pojęcia. Podobnie zresztą z tymi teoriami, które odwołują się do koncepcji quasi-rynku. Jeszcze może króciutko na temat badań. Badania opierały się, czy dobór prób opierał się na wyłonieniu przypadków skrajnych. Chodziło mi o wybranie szkół reprezentujących nasycenie próby. No i wyłonione zostały kategorie uczestników i przedmioty nauczania. Czyli dobór próby, jak to w tych strukturach, powiedzmy, badań jakościowych, zwłaszcza etnograficznych, no przyjmuje ewidentnie tę postać takiego lejka, bo po kilku tygodniach się zorientowałem, że można po prostu obłędy dostać tam. W związku z tym trzeba było sobie to wybrać. Jeżeli chodzi o przypadki skrajne, no to chodziło oczywiście o dwie szkoły, które różnią się tą cechą jakość nauczania. Przyjąłem tutaj, wziąłem pod uwagę rozkład górna ćwiartka, dolna ćwiartka, biorąc pod uwagę, już nie będę się zagłębiał w techniczne sprawy, natomiast tutaj głównym takim czynnikiem był próg punktowy przyjęć. Ja też sugerowałem się rankingami, ale się szybko okazało, że wysokość progu odpowiada miejscu w rankingu tak naprawdę. I wyłonienie kategorii. Tutaj wziąłem pod uwagę uczniów, nauczycieli i taki personel szkoły, który nie wiem, jeszcze w polskiej tradycji tego nie ma, ale takich menadżerów szkoły, czyli ten pion kierujący, tak, dyrekcja i wicedyrektorzy. Jeżeli chodzi o przedmioty nauczania, to tutaj wziąłem pod uwagę w zasadzie trzy: matematyka, język polski i podstawy przedsiębiorczości.
Aczkolwiek również jakby badania dotyczyły innych przedmiotów, natomiast to zresztą się okaże w dalszej części. Jeżeli chodzi o procedurę badawczą, to ja się posłużyłem tak zwaną krytyczną etnografią edukacyjną, która się składa z Phila Karspekena, który właściwie zakłada, że procedura opiera się na podstawowych etapach zbierania danych monologicznych, wstępnej analizie rekonstrukcyjnej tychże danych i zbieraniu danych dialogicznych, a następnie tą ostatnią fazą miałaby być identyfikacja systemu relacji. Tutaj taka ładna graficzna wersja, której nie widać. No w każdym razie w moim przypadku było to zbieranie danych monologicznych, jest to bardzo prosta sprawa w gruncie rzeczy, tylko jest nazwa trudna. Chodziło o te dane, które jakby nie mówią, tak, że zwykle mamy, że nie mówią. Dane, które nie wynikają z rozmowy, tak, czy z dialogu. Natomiast ta wstępna faza rekonstrukcyjna ma służyć oczywiście ustaleniu pewnych wstępnych założeń, wstępnych hipotez, które z kolei można sprawdzić dopiero właśnie w tej fazie dialogicznej. I to oczywiście też jest taki moment, kiedy badani uzyskują status w pewnym sensie badaczy, ponieważ znaczy badacze, jakby współpracują z badaczem, tak przynajmniej z założenia, i mogą potwierdzić, mogą zaprzeczyć, mogą zmienić orientację, jakieś tropy, które się tutaj wyłaniają właśnie badaczowi. Następnie mamy system relacji jako wyjaśnienie wyników. Ja tutaj sobie przyjąłem trzy takie podstawowe koncepcje teoretyczne i metodologiczne, czyli proceduralne działanie polityki, teoria kodów edukacyjnych i lingwistyka systemowo-funkcjonalna, dlatego że ta rzeczywistość szkolna się okazała bardzo, bardzo skomplikowana wbrew pozorom, bo te różne warstwy się okazały, to znaczy warstwa języka, którą trzeba było, okazało się, że była bardzo istotna, warstwa interpretacyjna, w którą jakby angażują się podmioty, które doświadczają tak, tej rzeczywistości szkolnej. No i oczywiście no, cała ta warstwa instytucjonalna. To jest stąd pewnego rodzaju tutaj, nie wiem, czy to można traktować jako in plus, niektórzy traktują to jako in minus. Profesor Kwieciński zwrócił uwagę, że to jest jednak trochę takie manieryczne. Natomiast skąd to jest z naszych rozmów z panią profesor? Ja może podkreślę, z czego to wynikało. No po prostu nie z tego, że ja próbowałem jakoś tak manierycznie zaistnieć, tylko raczej chodziło to raczej z takiego poczucia niższości, to znaczy kompleksu, że ja mam masę danych zgromadzoną i ja nie wiem, co z tym zrobić tak naprawdę. Więc to jest raczej taka reakcja obronna, która miała służyć no, takiemu okopaniu się po to, żeby jak najwięcej z tego wydobyć, tak? Ponieważ no, to też specyfika badań na tym polega, etnograficznych, może jeszcze krótko powiem, no, to polegało na tym, że w zasadzie ja spędziłem dwa semestry, tak? Semestr w jednej szkole, drugi semestr w drugiej szkole i tam byłem regularnie 3 dni w tygodniu, spędzałem ileś tam godzin, były tam zażyłości, związki i tak dalej, więc tutaj nie będę o tym pisał, natomiast nie będę o tym mówił, natomiast chodzi o to, że po prostu z tej całej masy danych trzeba było jakoś to ogarnąć. I to w zasadzie należałoby odczytywać raczej jako akt desperacji, a nie jakiejś autokreacji, tak, że ja tam próbowałem. Niesamowicie skomplikowane teorie tutaj stosować. Jeżeli chodzi o ten ostatni etap interpretacji, czyli system relacji jako wyjaśnienie wyników. Tutaj odwołałem się do trzech takich perspektyw teoretycznych, czyli proceduralnego działania polityki. To może nie jest zbyt kojarzone w Polsce, natomiast to jest generalnie podejście, które nazwisko na pewno się kojarzy, Paula Willisa, tak? Od studiów kulturowych Learn to Labor. On swoją tutaj, znaczy posłużyłem się raczej jego koncepcją, która jest bardzo bliska Gramsciemu, ale również tej szkole, która zajmuje się hegemonią kulturową Birmingham, tak? Druga to będzie lingwistyka systemowo-funkcjonalna, to było też efekt właśnie takich poszukiwań, jak odczytać to, co na poziomie języka było, i teoria kodów edukacyjnych Bernsteina, znana na tyle, że chyba nie trzeba jej omawiać. W związku z tym, już sformułowawszy taki no, dosyć złożony projekt, zadałem sobie pytanie,
jak różnicuje się język, formy dystrybucji wiedzy władzy w związku z jakościowym zróżnicowaniem usług edukacyjnych w perspektywie quasi rynku edukacyjnego. I w zasadzie to było takie wiodący mój problem. Perspektywy interpretacyjne to była ta etnograficzna, na którą składają się interpretacje badanych relacji z pola badawczego i analityczna związana z analizą dyskursu, czyli właśnie kodami Bernsteina i lingwistyką systemowo-funkcjonalną. Ta pierwsza dotyczyła oczywiście takiej, była próbą tak naprawdę odczytania tych odmiennych doświadczeń relacji społecznych powiązanych ze zróżnicowanym dostępem do orientacji rozwiniętych języka. Co nas wiąże się z tym, że ta podstawowa różnica, która została przeze mnie identyfikowana w badanych szkołach, a jeszcze nie dodałem, przepraszam, co jest oczywiście clue całości, że te szkoły były zróżnicowane pod względem jakości nauczania, więc to była, powiedzmy, szkoła topowa z tej górnej ćwiartki i szkoła, która już nie istnieje, z dolnej ćwiartki, czyli ta szkoła, która, no, do której, posługując się brutalnym językiem, chodzi odpad szkolny, tak, czyli to liceum Mirasz, jak to mówi Domalewy Mikiewicz, tak, czyli coś, co jest w zasadzie na niższym poziomie niż szkoła zawodowa, tak, ale no, jakoś tam wygląda to, nosi nazwę liceów. Także to dość odmienne doświadczenie jakby było tutaj też moim takim punktem zaczepienia i ono się wiązało oczywiście również przede wszystkim z oddziaływaniem odmiennych orientacji kodowych, oczywiście odwołując się do teorii Bernsteina. Zaraz jeszcze do tego wrócę. W efekcie, co zresztą jest bardzo takie charakterystyczne dla tej teorii kodów językowych, to doświadczanie odmiennych orientacji kodowych oczywiście prowadzi do internalizacji odmiennych struktur i klasyfikacji społecznych. Czyli jeżeli doświadczam przekazów językowych, które opierają się na przykład na rozkazach głównie, no to potem taka jednostka socjalizowana będzie doświadczała relacji społecznych w kategoriach właśnie podporządkowania bądź dominacji. Tak. Co oczywiście Bernstein wyprowadza tą swoją teorię języka, może krótkie nawiązanie, tak. Dotyczy to nie tylko mowy nauczyciela wobec ucznia, ale również mowy, którą stosowały matki wobec dzieci. Tak. To już na poziomie tam tych wczesnych komunikatów, którymi matki, bo akurat były to takie czasy, tak. Teraz to się zmienia. Natomiast wtedy, kiedy robił to badanie Bernstein, to i teza jest właściwie taka, że doświadczenie zróżnicowanych orientacji powoduje właściwie taką internalizację zróżnicowanych klasyfikacji społecznych, a w konsekwencji jeszcze ja na końcu dokonuję takiej antropologicznej interpretacji. Właściwie można powiedzieć, że w ten sposób jednostka uczy się odmiennych kosmologii w ogóle, tak? Czyli pewnego rodzaju obrazu nie tylko relacji społecznych, ale relacji wiążących no, obiekty na całym obiekty świata, tak powiedzmy. Tutaj odwołuję się do antropolożki Mary Douglas, która właśnie rozwinęła świetnie w swojej książce Symbole naturalne teorii Bernsteina, czyli tę teorię opartą na kodach, właśnie rozwinęła w kontekście antropologicznym. W każdym bądź razie tutaj ja opieram się na tezie Bernsteina, że porządek społeczny jest osiągany za pomocą tej dystrybucji zróżnicowanych orientacji kodowych. I no, ustaliłem w badaniu, że zaraz przykłady będą, iż to zróżnicowane, że te przypadki badane właśnie są świadectwem takiego zróżnicowania, co oczywiście no, może prowadzić do takiego wniosku, że mamy tutaj zróżnicowaną dostępność kodów właśnie ze względu na strukturę edukacji i strukturę społeczną uczniów, którzy w tejże edukacji biorą udział czy funkcjonują. Możemy przejść dalej. Mamy przykład takiego potocznego rozumienia, może nie tyle rozumienia, ale rekonstrukcję interpretacji, jakie uprawiają właśnie nauczyciele i uczniowie. To jest bardzo prosty przykład takiego segmentarnego charakteru relacji, które będzie się opierać na izolowaniu kategorii przynależności i tożsamości, co oczywiście można powiedzieć, że jest to przykład postrzegania uczniów
przez nauczycieli w szkole B. Jeszcze może jeszcze krótkie nazewnictwo. Szkoła A to będzie ta z górnej półki, szkoła B to będzie ta z dolnej półki. No i widzimy tutaj opinię nauczycieli o uczniach, pochodzenie społeczne, środowisko, wygląd zewnętrzny, tipsy, dress, solarium. To oczywiście też wygląd był bardzo taki specyficzny, tak, tej szkoły. Cechy zachowania, porządny, bezczelny, odpowiednie, nieodpowiednie zachowanie, cechy istotne z punktu widzenia socjalizującego, czyli główne jakby cechy, na które zwracali uwagę, to jest pilny, niezdyscyplinowany, ambitny, nieambitny, czyli takie cechy osobowości, które są bądź nie są przydatne mu w pracy, mówiąc krótko, tak? Natomiast uczniowie mówią o sobie właśnie również w cechach, odwołując się do cech charakteru, czyli olewania, zaangażowania, lenistwa, pracowitości, proszę. I tylko w tych kategoriach mówią o sobie uczniowie, tak? Czyli oni sobie nie zdają sprawy z tych relacji społecznych, klasowych i tak dalej. I to było moje największe zaskoczenie, że oni nie rozumieją na pytanie, dlaczego, znaczy w takich fokusowych wywiadach, dlaczego, znaczy ja nie pytałem, dlaczego chodzicie, czy wiecie, dlaczego chodzicie do takiej, no, kiepskiej szkoły, to oni właśnie nie wiedzieli, a no i to pewien paradoks oczywiście nam znany, tak, oni obwiniali siebie, dlaczego jesteśmy kiepscy, bo mamy to gdzieś, tak, bo jesteśmy leniwi, zupełnie nie było, zupełnie pozbawiona, grupa pozbawiona takiej świadomości klasowej, tak, nawet nie klasowej, świadomości struktury w ogóle społecznej, że są jakieś różnice. No skąd mają wziąć, skoro się spotykają, przechodzą do pani od polskiego, a pani od polskiego otwiera zeszycik i mówi, proszę państwa, znaczy proszę państwa, słuchajcie, romantyzm jest to epoka, i teraz, proszę panią, co? Romantyzm to jest napisz, czemu ty jeszcze tego nie napisałeś? I właśnie to jest... Bo dyktuje pani. Bo dyktuje, tak, i to dyktuje tę mądrość, w związku z tym to jest to, co oni doświadczają. Z drugiej strony widzimy tutaj... też może ciekawostka taka, że nauczyciele o sobie, tak mówią, o zagrożonej pozycji nauczyciela, ocenianiu zdolności ucznia i transmisji wiedzy oczywiście, a z drugiej strony uczniowie o nauczycielach mówią, że nauczyciel, jak to było pięknie określane bardzo często, nauczyciel to nauczyciel, tak, jakiej tautologii używano, określa go zachowanie dystansu, tożsamość powinna być rozgraniczona. Tu widzimy tutaj, że właśnie uczniowie wikłają się w te bernsteinowskie kategorie, także... Tak, tak. Wymagający, silny i przekazywanie wiedzy, dyktowanie to jest coś, co właśnie nauczyciela ma w tej perspektywie. To są oczywiście przykłady. Natomiast to są przykłady czego? Dlatego, że w tym układzie kontrola ma charakter pozycjonalny, tak? Czyli opiera się na formalnym statusie, tak? Takiego na formalnym statusie przypisania do ról. No i oczywiście poprzez odwołanie do norm. Porządek społeczny, można powiedzieć, który realizuje tutaj szkoła, którą Bernstein ten typ porządku społecznego nazywa zestratyfikowanym. I to przykładem jest właśnie idealnym ta szkoła B. I tutaj ten porządek opiera się właśnie na dominacji, która ucieleśniona zostaje w relacjach typu hierarchicznego. No i w konsekwencji tutaj można powiedzieć, że tego typu struktury relacji społecznych są bardzo silnie zrytualizowane. Tożsamości są bardzo jasno określone, nie ma indywidualności. Przykład szkoły A, czyli szkoły z tej tak zwanej, mówiąc potocznie, górnej półki, mamy tutaj nauczyciele, o uczniach mówią o tym, że potrafi dokonać czegoś, jest kreatywny, działa na własną rękę, sensownie uzasadnia, oryginalny jest, zadaje pytania, współodpowiedzialny. No widzimy, że można sobie to różnie tłumaczyć, tak również w zasadzie Rousseau można powiedzieć, tak, taka jakaś wizja. Tak, uczniowie u uczniach, no, uczeń oryginalny, nietuzinkowa osobowość, no i tym, co określa ucznia przede wszystkim, to jest bycie indywidualistą, tak? Uczniowie o nauczycielach, pomaganie, pomaga, a nie uczy, motywuje do nauki, jest partnerem, zindywidualizowane podejście do ucznia, nauczyciele o nauczycielach, pomagać, artysta, kocha ucznia, w kontekście pedofilii, myślę, że tak, kocha, dużo było takich określeń dotyczących miłości. Wspomaga rozwój, jest przy uczniu, to też można, taka bliskość, prawda, komunikuje się i jest otwarty. Można powiedzieć, że tutaj te relacje społeczne zidentyfikowane w szkole A interpretowane są właśnie przez badanych w taki sposób, że oni odwołują się do modelu, który Bernstein nazywa zróżnicowanym. On powstaje na bazie relacji opartych na cechach indywidualnych, a nie przypisanych. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że to jest jakaś taka uniwersalna, bo rzeczywiście jest to
pewien taki uniwersalny schemat, no bo równie dobrze można powiedzieć, że to jest Dirheim, prawda, i społeczeństwo organiczne, mechaniczne. No oczywiście, że tak, jest to pewien uniwersalny wzór, który ku mojemu zaskoczeniu tutaj się sprawdził, tak, znaczy te relacje naprawdę były zidentyfikowane i jakkolwiek byśmy się przyglądali, przyjmując na przykład taką perspektywę antropologiczną, chociażby niech, jeżeli chodzi na przykład o dzielenie miejsca i przestrzeni, tak, to chociażby stosunek do pokoju nauczycielskiego. Tak? W tej szkole by uczniowie absolutnie mieli zakaz przebywania w pokoju nauczycielskim. Ja miałem taki przypadek, że tam ktoś się pytał na nauczyciela, więc mówię, no wejdź i zobacz, czy jest. Natomiast od razu się to spotkało z jakąś taką krytyką, jakbym wpuścił tam, nie wiem, jakiegoś złodzieja. Natomiast w tej drugiej szkole pokój nauczycielski był taką sferą, no to otwarto, tak? Te drzwi ciągle tam były otwarte, uczniowie wchodzili, oczywiście nie przychodzili, nie siedzieli, natomiast ten dostęp był dużo bardziej otwarty. No tutaj widzimy, że kluczowa dla badanych jest kwestia komunikowania. Nauczyciele bardzo wyraźnie tutaj podkreślają znaczenie pracy w zespołowej, elastyczności, otwartości i znaczenie indywidualizmu. Tutaj mówiliśmy, troszeczkę padło to hasło o świadomości, tak? Ja sobie nazwałem tutaj w ramach oczywiście tej perspektywy etnograficznej, tak? Ponieważ potraktowałem te układy społeczne jako pewnego rodzaju swoiste nowum i próbowałem przyjrzeć im się z punktu widzenia takiego człowieka, który się dziwi, tak, temu, bo jak człowiek idzie do szkoły, to podstawowy problem, jaki ja doświadczyłem, no to wszystko było dla mnie oczywiste, tak, że jest nauczyciel, że zadaje pytania, że stawia pały i teraz właśnie na samym początku badanie było dla mnie bez sensu, tak, ponieważ tam nic nie ma, tak? Tam są po prostu te zwykłe rzeczy, które ja znam doskonale, doświadczam i tak dalej. W związku z tym to odkrywanie również było w jakimś sensie odkrywaniem samego siebie, jakimś powrotem do przeszłości. Natomiast to co tutaj jest, to, że udało mi się to nazwać mitami w ogóle, tak? To też jest jakiś tam efekt takiej pracy koncepcyjnej. Przepraszam. I tutaj właściwie można powiedzieć, że jednym z tych symbolicznych efektów utrzymywania się różnic klasowych w systemie edukacyjnym uznałem, że są to mity legitymizacji. Ja tu zaczerpnąłem to z teorii psychologicznej, teorii dominacji społecznej. Natomiast bardzo silnie się starałem osadzić to w perspektywie antropologicznej, czyli tutaj traktujemy mit raczej bardzo szeroko, jako pewnego rodzaju kompleks symboliczny, który czemuś służy, tak? W tym przypadku system edukacyjny, przyjmując tę perspektywę, pełni funkcję reprodukowania i legitymizowania nierówności społecznych za pomocą właśnie tych mitów zidentyfikowanych w badaniu. No jak ktoś bardzo chce, jest przyzwyczajony do marksowskich kategorii, to można powiedzieć, że jest to jakaś tam forma tej fałszywej świadomości, tak, którą uczniowie. Tylko, że nie do końca, ponieważ no, Marksa jest jednak ta fałszywa świadomość jest mocno zdeterminowana, natomiast tutaj ta warstwa mitologiczna czy mityczna jest bardziej miękka, tak? To znaczy uczniowie, raczej ja tu traktuję ich jako kreatorów tego, tak? To znaczy oni no, jakby tworzą to sami, tak? Zaangażowani, to jest taki paradoks, tak? To znaczy jednocześnie reprodukują, a z drugiej strony tworzą, to jest ten paradoks, który bardzo, bardzo, bardzo dobrze opisał Willis w swoich badaniach, także jakby ta praca reprodukcyjna angażuje i to bardzo mocno jednostki i twórczość, aktywność jednostek, tę ich właśnie indywidualność po to, żeby oni wylądowali wreszcie właśnie tam, gdzie mieli wylądować, tak? I nie zauważyli, że właśnie to się z nimi stało. No i temu właśnie tutaj można powiedzieć służyły też no, owe mity, które zostały zidentyfikowane. No z tym, że też od razu uczulam, jeżeli mówię zidentyfikowane, to nie było tam tak, że ja poszedłem z kwestionariuszem i no właśnie przekroczyło jakieś próg i zostało to zidentyfikowane, tak? Krótkie może omówienie, ja sobie tutaj rozróżniłem na dwa mity, mit merytokracji, klasizmu. W skrócie pierwszy dotyczy takiej wiary w to, że no właśnie mamy równe szanse i kto będzie lepszy, ten otrzymuje to wyższe miejsce. Natomiast mit klasizmu dotyczy właśnie tego, o czym mówiliśmy, tak? Takiego nierozpoznania różnic o charakterze klasowym. Ale po kolei mit merytokracji opiera się na to są takie kompleksy, tak? Tego mit, elementy, tak? Tego mitu. Będzie to mit wzajemnej zależności, który polega na uznaniu założonej równości między grupami społecznymi, czyli taka wiara, że wszyscy są równi tak naprawdę. Ta funkcja realizuje się również za pomocą uznania równości szans.
Istotna staje się również tutaj w tej perspektywie indywidualna odpowiedzialność. No i co chyba dla nas nie zaskoczenie, ale może trochę, to jest ta wiara w obiektywność kryteriów selekcji jako podstawy funkcjonowania systemu edukacyjnego. Wszyscy uczniowie mówili jednym głosem, skoro są testy zewnętrzne, to znaczy, że kryteria są obiektywne. Tak? No to jeżeli my tu wylądowaliśmy, no to jest to nasza zasługa. Tak? Nasza konsekwencja naszej głupoty, bo to często właśnie wokół takich bardzo też zbiologizowanych, to znaczy takie dyskusje inteligencji, głupoty, tak? Takich mocno biologicznych kategorii. Jeżeli chodzi o ten drugi mit związany z klasizmem, tutaj właściwie można byłoby trochę szerzej powiedzieć, on się składałby z takich elementów jak wiara w podziały między ludźmi, że one mają charakter naturalny. Jest to efekt sprawiedliwych kryteriów selekcji i równości szans. Można powiedzieć, że w pewnych sytuacjach te mity się, przepraszam, ze sobą przenikają. Również istotnym elementem jest doświadczenia z poprzednich etapów edukacji, czyli z gimnazjów rejonowych, które to jest traktowane jako właśnie to piekło, które doświadczyli, bo oni z tymi dresiarzami musieli przebywać, prawda, i z tymi debilami, przepraszam, ja tu cytuję, prawda, badanych, z którymi oni no, byli skazani, a teraz dopiero są w tym swoim prawdziwym środowisku, w tym takim tym elitarnym liceum, które, dzięki któremu się czują właśnie jak u siebie. No i to jest, stąd się bierze ten komfort właśnie przebywania z ludźmi takimi samymi, tak? Czyli ludźmi na poziomie, ludźmi z klasą, tak? Tutaj te różne określenia padają. No i dyskomfort wynika również, też takie wątki się pojawiły, z przebywania z tak zwanymi biedniejszymi, tak? Znaczy uczniowie, to dotyczy się uczniów z tej szkoły A, bezpośrednio nie nazywali tego w kategoriach biedy, no, z wiadomych powodów, natomiast tam poniekąd gdzieś tam odwoływali się, że to tak naprawdę te problemy to są problemy z tymi uczniami, którzy chodzą w dresach, zachowują się nieodpowiednio, ale też są biedni, tak? Czy biedniejsi od nas, bo to było takie, no wie pan, tacy, ci wie pan, no ci biedniejsi. No i różnice między szkołami i poziomem nauczania, różnice między dzielnicami, tutaj oczywiście chodzi tutaj o kwestię naturalizacji, twierdzono, właściwie wszyscy, większość twierdziła, że tych różnic, znaczy nie wszyscy, w szkole B twierdzono, że różnic nie ma, to znaczy oni uważali, że chodzą do takiego samego liceum jak inni, ponieważ jest ten sam program nauczania, ci sami nauczyciele nierzadko uczą tu i tu, no i to jest ich wina, że im się nie udaje potem, tak, to mniej więcej można byłoby tak zrekonstruować. I różnica między dzielnicami, tutaj oni też nie rozpoznawali znaczenia, na przykład, że szkoła A jest w Oliwie, a szkoła B jest na Przymorzu. I negatywne konsekwencje mieszania się uczniów, bo to jest stara śpiewka, prawda, prawicowców, ale uczniowie gorąco w to wierzą, tak, że mieszanie jabłek i gruszek jest niedobre, tak, że należy uczniów oddzielać, ponieważ jeżeli się miesza, to są, prowadzi to do negatywnych konsekwencji. Czyli można powiedzieć, że w szkole B mamy do czynienia przede wszystkim z zupełną akceptacją reguł rządzących selekcją edukacyjną. I można powiedzieć też, że ta zasada selekcyjności stanowi akceptowalną, totalnie akceptowalną cechę rzeczywistości, niezależnie od pozycji w rankingu, można powiedzieć, że nawet dotyczy to zwłaszcza uczniów, którzy doświadczają negatywnych konsekwencji właśnie selekcji. I raczej to zajmowanie, bo no w jakimś sensie uczniowie mają świadomość, że ta pozycja w rankingu, tak, szkoły, to jest również ich pozycja w możliwości realizacji swoich szans życiowych i potencjału. Natomiast właśnie w przypadku szkoły B to zajmowanie tej niekorzystnej pozycji jest traktowane przez nich w kategoriach takiej indywidualizacji. To znaczy to jest wynik moich niedomagań, mojego lenistwa, bo mi się nie chciało, bo coś tam zrobiłem, przeskrobałem i tak dalej. No i można powiedzieć, że to jest taka symboliczna praca, tak, kultury, która no, powoduje, że jakąś tą swoją sytuację trzeba sobie uzasadnić. No i to prowadzi do właśnie niemożności rozpoznania uwarunkowań własnej pozycji, tak, w tym wyścigu szczurów.
Nie wiem, czy tutaj mam tego plebaniuka, nie mam. Ale też takie tło statystyczne tutaj podam. Badania Klebaniuka, psychologa, który mierzył postawy względem nierówności społecznych, można powiedzieć tak ogólnie, i powiedział coś takiego, że Klebaniuk stwierdził, że polskie studentki i studenci systematycznie przejawiają większą akceptację nierówności społecznych niż ich zachodni, zwłaszcza mieszkający w Stanach Zjednoczonych, odpowiednicy i odpowiedniczki. Tak? Czyli tych swoich badań, tutaj nie mam niestety, a może potem będzie, 2005 to był, no to jest jakieś zobrazowanie tego, tak? Znaczy w sensie ogólnopolskie badania na studentach pokazują, że mamy do czynienia z bardzo silną akceptacją nierówności społecznych w wykonaniu właśnie polskiej młodzieży. Wracając jeszcze do tych przekonań, którymi dysponują uczniowie ze szkoły, a to można powiedzieć, że tutaj oni angażują się również właśnie w pewne podtrzymanie, angażują się w sposób symboliczny w podtrzymanie systemu reprodukcji społecznej. No i to można powiedzieć, są swego rodzaju lokalne interpretacje, które będą tutaj ustanawiały sens tej reprodukcji społecznej dla podmiotów. No i też wykorzystują właśnie one funkcjonujące mity legitymizacyjne. W przypadku tych, można powiedzieć, wygranych, tak, tego wyścigu, mamy do czynienia z takimi traktowaniem tej pozycji, którą udało im się zająć, ponieważ w ich interpretacji, zwłaszcza dotyczy to pierwszoklasistów, tak, uznają to jako sukces życiowy, tak, że chodzą do takiego liceum, że im się udało, że inni gdzieś tam trafili, a ja jestem tutaj. Teraz jak oni to interpretują? No interpretują to po prostu stosując bardzo prosty zabieg, uznając, że to są ich indywidualne zasługi, tak? Nie ich rodziców, nie kapitału rodziców, nie kapitału ekonomicznego, który został przeznaczony na korepetycje, tylko no, swoim zdolnością, tak? Można powiedzieć, że to jest właśnie taki efekt własnych osiągnięć, to jest ten główny czynnik sukcesu w ich perspektywie. Konsekwencje, właściwie można powiedzieć, że to jest, ja bym powiedział, że to jest negatywny wpływ środowiska edukacyjnego, takiego wyselekcjonowanego, wysegregowanego, posegregowanego, czyli poddanego mechanizmom quasi-rynkowym bądź oddziaływaniu tej logiki neoliberalnej, ponieważ one prowadzą do wdrażania w takie antyspołeczne zasady relacji społecznych i właściwie jest to pewnego rodzaju środowisko socjalizacyjne, które prowadzi do no, takiej internalizacji przymusu rywalizacji i konkurencyjności. W zasadzie już można powiedzieć, że to jeszcze są młodzi ludzie, tak, niespaczeni i tak dalej. Natomiast oni naprawdę są święcie, przynajmniej ci, których tam ja badałem, święcie przekonani o tym, że po prostu na tym polega życie, na tym, żeby tam kogoś wypchnąć i żeby samemu wejść tam po tej drabinie troszeczkę wyżej. Można powiedzieć, że w tym sensie ta symboliczna praca mitów jest oczywiście takim działaniem kulturowym, który ugruntowuje arbitralność podziałów społecznych, oczywiście czyniąc je pewną rzeczywistością obiektywną i oczywiście podstawą porządku społecznego. Tutaj w zasadzie, gdybyśmy, taka inna metafora, która mi przychodzi na myśl, to jest po prostu państwo Platona, tak? To są po prostu Platończycy, którzy uważają, że społeczeństwo opiera się na porządku, a porządek się opiera na hierarchii, tak? Czyli w zasadzie koncepcja, platońska koncepcja państwa. Większość traktowała właśnie, że oczywiście w kontekście rywalizacji, w kontekście segregacji edukacyjnych, czyniąc je właśnie naturalnymi, uważali, odwoływali, bardzo często właśnie pojawiały się takie odwołania do porządku społecznego, ponieważ hierarchia musi być, tak? Nie może być tak, że wszyscy rządzą, tak? Rządzi tam ten jeden, a reszta ma jakieś funkcje do wypełnienia. No i w tym sensie można powiedzieć, że w ich perspektywie, w ich doświadczeniu selekcja staje się podstawą społeczeństwa. Można powiedzieć, że to jest taka wizja Korwina-Mikkego, tak? Oni żyją sobie, tak? Można powiedzieć, że też
To jest w jakimś sensie negatywny aspekt socjalizacyjny systemu edukacyjnego, tak? Znaczy, to właśnie wprawianie młodych ludzi w tym, w tych przekonaniach dotyczących właśnie zasad rywalizacji i konkurencyjności. I można powiedzieć, że mamy taki odwrót właściwie od takiej myśli o kooperacyjności, takie na hasło praca w grupie, no to wszyscy mówią, praca w grupie polega na tym, że jeden frajer patrzy, a reszta się obija, tak? No i to właściwie na tym się kończy. To. Teraz jeszcze kilka aspektów związanych z presją produkowania jakości, bo tutaj też takiej metafory użyłem. Sprawy oczywiste, więc ja może krótko je omówię. Utożsamienie z marką szkoły, uczniowie bardzo, oczywiście szkoły A bardzo silnie się utożsamiają, szkoły B nie za bardzo, używają pojęcia na przykład, że jesteśmy tam downami z dziesiątki, takie tego typu właśnie negatywne sposoby angażowania. Te angażowane są również zasoby do bycia prawdziwym sobą. Tutaj w tym kontekście ta presja produkowania jakości staje się również wyznacznikiem pracy nauczyciela. Tutaj wśród nauczycieli to przekonanie również panuje, że stali się w jakimś sensie kimś, kto produkuje tak, coś tam, ma za zadanie. No i oczywiście prowadzi to również do zaniku myślenia krytycznego w ramach właśnie dominacji kultury wydajności. Perspektywa analityczna, która została użyta, czyli różnice w perspektywie odmiennych relacji wiążących stosunek. Może ja to w skrócie powiem. Różnice dotyczyły odmiennych relacji wiążących stosunek pedagogiczny. W ramach tej analizy języka, bo tam ten wcześniejszy aspekt dotyczył jakby tej warstwy interpretacyjnej uczestników, natomiast teraz przechodzimy do warstwy językowej i ona została poddana tutaj analizie w ramach perspektywy analitycznej, tak? Czyli te różnice między tymi szkołami A i B miały właśnie kilka tych powiedzmy sobie warstw. Tu w ramach tej analizy można powiedzieć, że realizują się owe różnice poprzez odmienne typy relacji wiążące strony stosunku pedagogicznego, a jak wiadomo relacje społeczne mają bardzo silne odzwierciedlenie w języku. W szkole A w przypadku lekcji matematyki charakterystyczne były struktury, właściwie partycypacja, to w ten sposób nazwałem, jest to pewna forma angażowania zasobów poznawczych ucznia w proces rozwiązywania zadań. Tutaj nazwałem to gatunkiem, takim właśnie dyskursem sokratejskim, który się opiera na stosowaniu przez nauczyciela hipotez, pytań naprowadzających, pytań o wyjaśnienie, pytań pomocniczych, porównań, czyli można powiedzieć taki sokratejski model wyprowadzania ucznia, czy doprowadzania, jak tam właśnie w tym, już nie pamiętam jak ten dialog się nazywał, gdzie tam niewolnik odkrywa, prawda, że wzór na trójkąt prostokątem, bo już nie pamiętam, zawsze byłem kiepski z matmy. W każdym razie tutaj schemat partycypacji opierał się na jawności motywów, wiedzy leżącej u podstaw, czyli było to tak zwane drążenie. Relacje między uczestnikami były jawne, eksplicytne, podobnie wiedza. Funkcja interpersonalna realizowała się za pomocą trybu przypuszczającego zasobów językowych. No, oczywiście tryb przypuszczający sugeruje nam, czy skłania nas do myślenia w kategoriach relacji, tak? Bardziej, znaczy mniej zróżnicowanej, tak? Czyli jak powiem na przykład do Piotra, czy mógłbyś podać mi coś tam, to będzie zupełnie inaczej brzmiało, jakbym powiedział, podaj mi to, tak? To jakby sugeruje zupełnie inny rodzaj relacji. A w przypadku szkoły B, tutaj ta płaszczyzna działania uczestników realizuje się za pomocą właśnie czasowników w trybie rozkazującym, co wskazuje na bardzo silnie zbehawioryzowany kontekst doświadczenia. Można powiedzieć, że tutaj mamy taki schemat partycypacji oparty na pasywnej roli ucznia i dominacji. Mamy tutaj do czynienia z dominacją schematu pytanie, odpowiedź, ocena. Także pytanie, odpowiedź, ewaluacja tejże oceny i w zasadzie większość komunikatów to miała taki charakter. Tutaj właściwie można powiedzieć, że nauczyciel przyjmuje rolę dostarczyciela nie tyle wiedzy, ale
no, pewnych poleceń prowadzących do wykonania zadania. Tutaj mamy do czynienia z taką dosyć silną rytualizacją praktyk komunikacyjnych, co świadczy o dosyć takim ukrytym charakterze intencji, motywów, jak i wiedzy. No i tutaj te relacje interpersonalne określiłem nazwą czy kategorią mechaniczności. Ona się opiera na takich relacjach opartych na statusach przypisanych. No i to jest dyskurs, który tutaj określiłem jako dyskurs proceduralny no właśnie opiera się on na schematyczności i dominującej roli nauczyciela. Tutaj można powiedzieć też, że jeżeli chodzi o język polski, tutaj, to właściwie, dlaczego, może jeszcze wrócę do doboru, tak, próby, dlaczego akurat te trzy? No chodziło mi o to, żeby był jeden przedmiot ścisły, jeden powiedzmy humanistyczny, a trzeci tak zwany Michałek, tak, czyli taki mniej tam istotny, gdzieś tam spoza, który jakiegoś tam znaczenia nie ma. Miała to być pierwotnie religia, ale jak wiadomo się mało komu udaje. Inny temat pracy musiał być. Tak, tak. Pewnie bym się zmienił też w wyniku tego uczestnictwa, więc może dobrze się stało. No w każdym razie, jeżeli chodzi o język polski, tutaj realizacja, oczywiście jest to zupełnie inny aspekt tego różnicowania. W szkole A mamy do czynienia z realizacją funkcji tekstualnej, która wykorzystuje zasoby obu stron stosunku pedagogicznego. Stąd też jest to właśnie dyskurs wertykalny. Dzieje się tak właśnie dzięki temu, że nauczyciel jest w stanie zaangażować wiedzę uczniów w takich procesach interakcyjnych, więc można powiedzieć, że to jest takie budowanie horyzontalnej wiedzy. Oczywiście tu nie przesądzam, czy on ma charakter taki udawany, prawda, jak to tam w progresywizmie, tak, że udajemy, że uczeń też tworzy, ale tak to przynajmniej w tej wersji, czy na poziomie językowym wygląda. I tutaj bardzo często, i to była też taka istotna kwestia, że konstruowany był łańcuch leksykalny, który prowadził do alternatywnego odczytania tekstu, czyli nawet jeżeli był wiersz jakiś tam, powiedzmy, bardzo popularny na języku polskim, który wszyscy znają, no to możemy się domyślać, że w szkole B odczytanie tego wiersza miało tylko jeden sposób można odczytać, natomiast tutaj nauczyciel jakby doprowadza do sytuacji wieloaspektowego, wielostronnego odczytania. No i stąd właśnie tutaj gatunek ten nazwałem dyskursem wertykalnym, polega on właśnie na konstruowaniu coraz to bardziej ogólnych twierdzeń, które integrują wiedzę z niższych poziomów. Można powiedzieć taki klasyczny przykład właśnie z Bernsteina, czy klasyczny przykład, który jest obecny w progresywizmie, tak, czy tam w tych kierunkach, które opierają się na wiedzy, czy wykorzystują wiedzę ucznia. Schemat rozwoju tekstu w tym przypadku charakteryzuje te lekcje, opiera się na zasadzie indeksowania przez tekst główny, tekst wtórny. To jest może kwestia wtórna, natomiast chodzi tutaj właściwie o realizację funkcji intertekstualnych, czyli takiej umiejętności przeskakiwania z kontekstu do kontekstu, umiejętności odczytywania, co oczywiście jest, można powiedzieć, bardzo przydatne, tak, osobom dojrzałym i dorosłym, tak, czyli takie przenikanie się różnych kontekstów i tworzenie połączeń intertekstualnych, które nam generalnie ułatwiają życie, tak, potrafią nam odczytywać coś konkretnego w jakimś szerszym kontekście. I można powiedzieć, że dzięki tym działaniom komunikacyjnym uczniowie tutaj tego doświadczają. W przypadku B, ja tutaj nazwałem to horyzontalnym mianem wiedzy, czyli mamy tutaj do czynienia z typowym traktowaniem wiedzy jako po prostu pewnego takiego bloczka, który się składa z elementów i on już jest stały i go wystarczy, znaczy trzeba go przyswoić, a potem jak to Freire mówił, wydali czy zmiotowi, prawda, w takiej formie, jakiej został przyswojony. Tutaj właściwie można powiedzieć, że mamy brak, charakterystyczny był brak, absolutny brak połączeń intertekstualnych i interkontekstualnych między tekstem, który jest wypowiadany w klasie, tekstem badanym, a jakimiś innymi tekstami, na przykład z kultury popularnej czy z czegokolwiek
innego. I funkcja nauczyciela, pytań nauczyciela opierała się na realizacji założonego i prawomocnego tekstu. Tutaj mamy do czynienia też z takim mechanicznym charakterem partycypacji. Lekcje przedsiębiorczości właściwie niczym się nie różniły od języka polskiego. Podsumowując, to byłoby tak, że w szkole byłby dyskurs sokratejski, pytania naprowadzające, pseudopytania, decyzyjność po stronie oczywiście ucznia. To właściwie można powiedzieć zupełnie inny klimat, tak? Chociaż matematyka można byłoby się spodziewać, że jest taka mechaniczna, bo tam trzeba odpowiedzieć i tak dalej. Natomiast no, różnice były istotne. Tutaj mamy dyskurs proceduralny, schemat nauczyciela, pytanie nauczyciela, odpowiedź ucznia, ocena nauczyciela, oczywiście dominuje praca przy tablicy w szkole, a mamy spersonalizowany charakter partycypacji oparty na jawności motywów, czyli jeżeli uczeń czegoś nie wie, no to nauczyciel pyta, co ty wiesz, no i dopiero na tej podstawie buduje możliwości rozwiązania tak, jakiegoś problemu. Tutaj będziemy mieli mechaniczny schemat oparty na wykonaniu nauczyciel poleceń nauczyciela. Główne zdanie nauczyciela, najczęściej pojawiające się, to było, dlaczego ty tego jeszcze nie wiesz, tak? Albo dlaczego wy jeszcze tego nie umiecie? Przecież to było tam, nie wiem, w gimnazjum, tak? W zasadzie większość komunikatów to było, dlaczego ty jeszcze tego nie umiesz? Tutaj mamy intertekstualność, monotekstualność, interkontekstualność i brak powiązań między kontekstami. To właściwie będzie może nam służyć na podsumowanie tych różnic. Tutaj dla dowcipliwych jest przykład w szkole A, biorąc pod uwagę znaczenia tekstowe. Dyskusja na temat Minotaura. Zaznacza się tutaj procedura tworzenia pojęć między znaczeniami w ramach interakcji, jakie zachodzą między uczestnikami. Jest to przykład pewnej tendencji, która występuje tutaj w tej szkole. Polega ona na społecznym konstruowaniu znaczeń intertekstualnych. Tutaj ona, ta owa interkontekstualność nie jest dana w samym tekście, które stanowi podstawę analizy, ponieważ tekst jest to wiersz, prawda? Natomiast zobaczcie Państwo, uważać też, kiedy mówimy o podwójnej naturze, on nie należy ani do zwierząt, ani do ludzi, jest dewiantem, jest wyrzucony na margines, pamiętacie trójkąt Maslowa, widzimy, no mamy po prostu totalne odwołanie do masy kontekstów tutaj, można się pogubić wręcz w tym, tak? Dalej mamy sens estetyczny, potem mamy postawy etyczne, potem mamy przykłady Hitler, Kannibal, seryjni mordercy, no to jest odwołanie znowu do psychologii, tak? No i można powiedzieć, no, bardzo szerokie tak odczytanie Minotaura. Tutaj jest szkoła B. To może ja przeczytam, żeby klimat poczuć. Piszemy temat lekcji. Drugiej. Potop jako powieść historyczna. Potop jako powieść historyczna. Co? Potop. Ja mówiłam, tłumaczyłam dokładnie, jak sytuacja wygląda. Co stanowi, że potop należy do... No to kojarzy się z... wiadomo z czym, tak? Co stanowi? Na pewno wydarzenia historyczne. Wydarzenia historyczne, które zawarte są w potopie stańczym. Czy mógłby pan powtórzyć? Najazd Szwedów. I teraz proszę sobie wyobrazić, że pozostajecie w takiej sytuacji przez 3 lata, tak? Z tymi no, w takim środowisku socjalizacyjnym. Kolejny, ja może krótko już z tym doczytaniem, bo nie przesadzajmy. Tutaj kolejny poziom analizy wiązał się z teorią kodów Basila Bernsteina, tutaj znany, więc krótko, może on zakładał, że instrument pedagogiczny doprowadza do wyspecjalizowania się odrębnych form świadomości, czyli tutaj właściwie ta teza, że uczniowie nabywają poprzez to uczestnictwo w pewnym porządku komunikacyjnym, no, uczą się kosmologii, tak? Uczą się relacji, uczą się stosunków struktury społecznej. Jak on zakłada, w przeszłości ta sfera niewyobrażalnego była kontrolowana przez systemy religijne. Dzisiaj w społeczeństwie władze taką posiadają wyszczególnione szczeble systemu edukacyjnego. I tutaj przykład tych panem w zasadzie można powiedzieć, że jest takim zobrazowaniem tego, że to w dalszym ciągu. Tak? Bo przyjmując to założenie, że te orientacje kodowe są zróżnicowane i to zróżnicowanie ma charakter funkcjonalny w sensie struktury społecznej, czyli pewne orientacje kodowe są przeznaczone dla określonych ludzi, a inne dla innej grupy ludzi, a ta grupa ludzi nie ma dostępu do tych orientacji kodowych. No to w jakimś sensie ta jego myśl tutaj staje się, myślę, bardzo aktualna, ponieważ no pewne formy czy orientacje kodowe stają się po prostu
niedostępne. Istotna, chyba tutaj już sobie przejdźmy, że specjalizacja świadomości będąc efektem nabycia niezależnych kontekstu środków organizacji doświadczenia i tworzenia znaczeń odbywa się za pomocą dwóch elementów. Rama klasyfikacji. Ja się tutaj postarałem o zoperacjonalizowanie, ponieważ jak się czyta Bernsteina, to są to fajne pojęcia, ale o co to chodzi, więc ja wziąłem po prostu warsztat badawczy, tak, może tak dla ciekawości. Schemat klasyfikacji wewnętrznej, czyli klasyfikacja wewnętrzna wiązała się z relacjami między przestrzeniami, relacjami między uczestnikami, relacjami między dyskursami. No i nie bez powodu różnice, które były zidentyfikowane na poziomie języka, również znajdowały odzwierciedlenie na poziomie podziału przestrzeni. Ten przykład z pokojem nauczycielskim jest bardzo dobitny, także tutaj mamy do czynienia z izolacją kategorii, a tutaj mamy do czynienia z wpuszczaniem, tak, przenikaniem się. Przykład, można powiedzieć, wskaźniki, tak? Będzie to rozkład przestrzeni szkoły, przestrzeń nauczyciel-uczeń. Jeżeli o tę przestrzeń chodzi, no to bardzo często w tej szkole A miał to taki rozkład sali był zupełnie inny, ta słynna podkowa, nie wiem jak to się nazywa, tak? Czyli nauczyciel, no niby w środku, ale jednak jest wymieszany z uczniami trochę, tak? Natomiast w szkole B absolutnie było to zawsze i to przestrzegane, że nauczyciel z przodu, za biurkiem i jeszcze ze słynnym się dziennikiem najczęściej. Relacje między uczestnikami, no to to już mówiliśmy sobie, chociażby na podstawie tych interpretacji, między dyscyplinami i w ramach danej dyscypliny, o czym mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli chodzi o klasyfikację zewnętrzną, tutaj wziąłem pod uwagę relacje między dyskursami, czyli przenikanie się dyskursu akademickiego i nieakademickiego. No i jak się możecie spodziewać Państwo, to zagrało to przynajmniej w przypadku klasyfikacji. Jeżeli można byłoby dokonać takiego zestawienia podsumowującego, no może troszeczkę mechanicznego, ale jakoś tam to będzie obrazować. Rozkład przestrzeni szkoły będzie bardzo silnie sklasyfikowany, no z tego powodu, że jest to architektura taka, a nie inna. Prawda? Natomiast można sobie wyobrazić tą szkołę progresywistyczną, tak? Czy progresywną, gdzie tam te sale nie są od ciebie oddzielone, gdzie właściwie szkoła jest jednym warsztatem, gdzie tam wspólnie się coś tworzy. Tak? Natomiast bardzo silnie była wydzielona przestrzeń między nauczycielem i uczniem. Relacje nauczyciel-uczeń bardzo silnie zróżnicowane, zresztą to było pokazane na przykładzie tych zestawień, tak? W jaki sposób się opisuje. Relacje między dyscyplinami tutaj też było na przykładzie tych orientacji, nie orientacji, tylko analizy systemowo-funkcjonalnej. No i w ramach dyscypliny też i przenikanie dyskursu akademickiego do tego dyskursu szkolnego. Tutaj był przykład z tym Maslowem. Bardzo dużo takich teorii, zresztą to było też widoczne bardzo mocno na podstawach przedsiębiorczości. Dobra, to jest baza. To jest przykład takiej operacjonalizacji związanego z ramą, czyli selekcja zawartości. Wskaźnikiem tutaj jest uczeń, czyli mówiąc inaczej, jest to po prostu narzędzie, za pomocą którego ja, że tak powiem, mierzyłem siłę ramy w dyskursie. Tak? Czyli mamy uczeń porusza zagadnienie spoza dyscypliny lub etapu aktualnie przerabianego na lekcji. Tak? No i teraz nauczyciel ignoruje, neguje możliwość wprowadzania nieprzewidzianych treści, no co oczywiście możemy się spodziewać w szkole B, bo na porządku dziennym absolutnie nic nie może się tam pojawić. A drugi ekstremalny przykład będzie nauczyciel akceptuje podejmowane zagadnienie. Tam mieliśmy do czynienia w szkole A. Porównanie lekcja, to może jest takie szczegóły techniczne niezbyt istotne. Podsumowanie, jeżeli chodzi o wnioski, może żeby Państwa już tutaj tak mocno nie zanudzać. Tamto to był, można powiedzieć, warsztat. No w każdym razie te różnice między ramą i klasyfikacją, przepraszam, w przypadku dyskursu to dotyczyło to ramy, no były istotne, tak? Jeszcze to taka, można powiedzieć, no metodologiczna zuchwałość, tak? Ponieważ ja tu zastosowałem statystykę, natomiast jakby liczby były aż tak duże, że nie wiem, czy tak można robić, no ja w każdym razie zrobiłem, to znaczy
liczyłem sobie, ile razy ta silna, słaba się pojawia. Tak? Natomiast różnice są ewidentne. Szkoła A, szkoła B, tak? Polski na przykład języka polskiego. Tak? Czyli tu byśmy mieli silna, słaba. Tak? Dobra. Teraz wnioski. Podstawowy wymiar, właśnie można powiedzieć, że analizy pokazały, iż w przypadku badanych placówek możemy zaobserwować współwystępowanie zakładanych orientacji kodowych, a w konsekwencji występowanie różnych rodzajów pedagogii, oczywiście w tej perspektywie bernsteinowskiej. W szkole A, można powiedzieć, dominuje ta orientacja związana z kodem integracji, która wskazuje na funkcję różnicującą jakość pedagogii realizowanej właśnie w badanych szkołach. No i oczywiście można wnosić, iż te różnice dotyczą dostępności i funkcjonalności określonych orientacji kodowych w zależności od społecznego składu szkoły. Czyli biorąc pod uwagę całość, taką perspektywę teoretyczną związaną też z zróżnicowanym dostępem do różnej jakości edukacji, to możemy powiedzieć, że te orientacje, oczywiście to jest daleko posunięte uogólnienie, tak? Ja tego statystycznie nie jestem w stanie udowodnić, bo nie jestem w stanie tych badań zrobić tam, nie wiem, w jakichś tam kilkudziesięciu szkołach, tak? Nawet jakbym miał dużo pieniędzy, to może by się to udało. Natomiast jeżeli byśmy przyjęli tę przesłankę za prawdziwą, no to prawdopodobnie jest tak, że mamy do czynienia rzeczywiście z tym, w ramach różnicowania się składu społecznego szkoły, mamy do czynienia z zróżnicowaniem się dostępności do orientacji rozwiniętych języka, tak, dla uczniów. A te orientacje, no, żyjemy w społeczeństwie wiedzy, tak zwanej, tak, produkcji niematerialnej, to wiadomo, że to są orientacje najbardziej przydatne w życiu. Tak? Nie wykonywanie poleceń, przynieś, zrób, wykonaj, tylko wymyślanie, tak? Integrowanie wiedzy, integrowanie idei, tworzenie czegoś, co właśnie ci uczniowie robili na języku polskim. Można powiedzieć, że najlepszy sposób dopasowania do przyszłego rynku pracy, tak? Bo to będą właśnie ci, którzy manipulują ideą. Jeżeli chodzi o różnice, no to właściwie można powiedzieć, że dotyczą one właśnie też składu społecznego szkoły. Gdzie mamy właśnie z tą dyferencjacją orientacji kodowych. Teraz, jeżeli przyjmiemy, że szkoła A koncentruje klasy społeczne wykorzystujące, czy dysponujące wysokim kapitałem kulturowym, a szkoła B niskim, to tym elementem różnicującym będzie natężenie orientacji zintegrowanej, które właśnie można potraktować jako ten podstawowy wymiar jakościowego zróżnicowania szkół w perspektywie dyskursu i sposobów, w jaki właśnie jest konstruowana wiedza. Tutaj oczywiście mam na myśli, tu odwołuję się do kodów kolekcji integracji Bernsteina. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, no, w jakimś sensie no, tak jako podsumowanie, tak, można powiedzieć, że ze względu na możliwości, jakie dostarcza kod, uczniowie wyposażeni zostają w efekcie uczestnictwa w dyskursie pedagogicznym w znaczenia zdekontekstualizowane i jawne, używając języka Bernsteina. Czyli można powiedzieć inaczej, że mają dostęp do podstaw wiedzy, mają możliwość eksplorowania alternatywnych rozwiązań, mają możliwość wyciągania wniosków i oczywiście w większym stopniu mają możliwość dochodzenia do wiedzy innej niż tę, którą otrzymali. Mówiąc no, praktycznie, no, to są tacy przyszli tam, dyrektorzy kreatywni, tak, którzy operując ideami są w stanie wytworzyć, powiedzmy, coś nowego. Można powiedzieć, że do tego kształci ich szkoła. W przypadku B mamy schematy partycypacji, relacje między stronami pedagogicznego stosunku. I jeżeli chodzi o sposób przekazywania wiedzy i jej wykorzystanie, mają one oczywiście założony charakter. No i tutaj można powiedzieć, że mamy przykład kodu, który będzie odbiegał od orientacji rozwiniętej. Jest to coś bliższego kodom kolekcji w teorii Bernsteina. I tutaj cechą charakterystyczną zasad, które regulują wypowiedź, jest kontekst, jest implicytność, hierarchizacja i brak motywów indywidualnych. Tak? Czyli wiedza jest traktowana jako coś właśnie wyodrębnionego, absolutnego,
posegregowanego. No i te zasady zachowują formalne cechy kodu rozwiniętego, ponieważ odnoszą się do znaczeń niezależnych od kontekstu ich produkcji czy wytwarzania i także mają charakter względnie uniwersalny. Ja tutaj podjąłem też taką dyskusję króciutką z tezą Bernsteina, bo tam różne były krytyki tak, tego jego stwierdzenia. Natomiast on no właściwie do ostatnich swoich dni twierdził, że w szkole wszystkie kody to są kody rozwinięte. Tak? Natomiast no, ja tutaj ta dyskusja oczywiście ja sobie ją pominę, natomiast myślę, że odwołałem się tutaj, nie wymyśliłem tej kategorii kodu quasi rozwiniętego, ponieważ profesor Marody go takie pojęcie wymyślił, natomiast ja sobie właśnie wprowadziłem mnie tutaj do tej perspektywy interpretacji tego, co właśnie dzieje się w tej szkole. Można powiedzieć, że w świetle tych moich badań te cechy komunikacji w szkole A polegają rzeczywiście na umożliwieniu uczniowi dostępu do podstaw wiedzy, umożliwiają eksplorowanie, rozwijanie alternatywnych rozwiązań interpretacji, stanowią również przykład procesu dochodzenia do wiedzy, a nie właśnie tylko jej odtwarzania, co wskazuje no, bardzo wyraźnie, że mamy tutaj do czynienia z postacią kodu języka rozwiniętego, tak? Czyli w przypadku A no, to rzeczywiście jest to ten język oderwany od kontekstu, założenia są eksplicite i tak dalej. Natomiast w przypadku B, na co wskazują schematy partycypacji, relacje między stronami stosunku pedagogicznego, sposób przekazywania tej wiedzy, wykorzystanie mają założony charakter, no i świadczą o postaci kodu, który, no można powiedzieć, nieco odbiega od postaci rozwiniętej, ponieważ zasady, które regulują tutaj wypowiedź i kontekst, charakteryzują się implicytnością, hierarchizacją i brakiem motywów indywidualnych. W związku z tym tutaj można powiedzieć, że mają one, czy ten sposób komunikowania ma dosyć mocno ograniczone możliwości poznawcze i interpretacyjne, tak? Czyli w związku z tym przyjąłem tezę o występowaniu takiej hybrydycznej postaci kodu, który nazwałem quasi rozwiniętym. On w sensie formalnym oczywiście wygląda jak kod rozwinięty, ponieważ jest to wiedza zdekontekstualizowana, to jest wiedza szkolna, natomiast no jest jednocześnie pełni funkcję ograniczającą użytkownika, ponieważ no, ogranicza jego możliwości wykorzystania tych znaczeń, które otrzymuje. Oczywiście są to znaczenia odmienne od kontekstu przyswajania, a w konsekwencji nie daje użytkownikowi możliwości rozwijania i stosowania przyswojonej wiedzy. Tak? Czyli z jednej strony on wygląda jak kod rozwinięty, natomiast nie daje możliwości no, wykonania czegokolwiek tak, z tą wiedzą. I można powiedzieć, że ta różnica jest jedną z konsekwencji dywersyfikacji dystrybucji kodów właśnie w spolaryzowanym pod względem składu społecznego szkole. Spolaryzowanym. Jeżeli chodzi o ciąg dalszych wniosków, już kończę, to tutaj można powiedzieć, że no, idąc za Bernsteinem, dystrybucja kodów jest uzależniona od pozycji uczestników w społecznym podziale pracy, odmiennego położenia, w którym się znajdują przedstawiciele różnych klas społecznych, no i też w ramach formalnego systemu edukacji. To stanowi odzwierciedlenie pozycji, które klasy zajmują w społecznym podziale pracy. I to zjawisko, które tu zostało zaobserwowane, właściwie można potraktować jako pewną tendencję właśnie w kontekście tendencji segregacyjnych i selekcyjnych jako instrument, który służy, no tutaj znowu się do Bernsteina odwołam, służy odzyskaniu zakwestionowanych przez powojenną politykę etatystyczną pozycji hegemonicznych klasy średniej, tak? Czyli jest to taka próba właśnie ponownej emancypacji klasy średniej, której pozycja została zagrożona przez no, powiedzmy rozdmuchane państwa socjalne, tak przynajmniej w przypadku Europy, które no, doprowadziły jednak do znaczącego wyrównania szans, zwłaszcza jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, tak, wyrównywania szans życiowych. Można powiedzieć, że też te kody integracji traktować można jako ewolucję formy solidarności, ale to tak na marginesie.
Druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, to jest to zróżnicowanie z perspektywy antropologicznej. No, można je uznać, że odzwierciedlają one odmienne systemy klasyfikacji, czyli kosmologii, w jakie są wdrażane socjalizowane jednostki w zależności od osadzenia w strukturze społecznej. I można powiedzieć, że ta rozwinięta wersja kodu daje socjalizowanemu możliwość uwolnienia się od przymusu symbolicznego wywieranego przez wspólnotę pochodzenia. Tutaj bardzo silny taki nacisk antropologiczny jest. Natomiast to opanowanie kodów integracji czy kodów rozwiniętych, mówiąc bardziej ogólnie, daje nam nie tylko możliwość lepszego funkcjonowania, powiedzmy, no, banalnie na rynku pracy, ale również daje nam poprzez możliwość rozpoznania kontekstu i też indywidualizacji swojego rozumienia, daje nam możliwość to, co my robimy, daje nam możliwość spojrzenia krytycznego na wspólnotę pochodzenia, tak? Czyli oderwania się od tego, czego nam, nie wiem, czyli rodzice, co nam wpajali. Tak? No i można powiedzieć, że jest to znowu pewien taki uniwersalna matryca, tak? w antropologii. Natomiast tutaj łącząc tę myśl antropologiczną z Bernsteinem, tutaj można powiedzieć, że właśnie to opanowanie tych kodów rozwiniętych daje nam możliwość uwolnienia się od przymusu symbolicznego, który wywiera na nas wspólnota pochodzenia. To znaczy możemy powiedzieć, ok, tato, byłeś, chodziłeś do kościoła, mamo, chodziłaś do kościoła, babcia była katoliczką, ale ja nie muszę, tak? Dla mnie jest to kwestia już wyboru. Natomiast brak takiej alternatywy oczywiście wskazuje na funkcjonowanie w oparciu o znaczenia zbiorowe, które pozostają oczywiście w przypadku społeczeństw wysoko rozwiniętych, związane właśnie ze strukturą klasową. Tutaj taki króciutki schemacik, jeszcze go zaszepnąłem, właśnie od wspomnianej Mary Douglas. Tutaj widzimy przykład, mamy jedna oś, to jest ego coraz mniej kontrolowane przez innych ludzi, ego coraz bardziej kontrolowane przez innych ludzi, system podzielanych klasyfikacji, czyli kody ograniczone i osobisty system klasyfikacji, czyli kody rozwinięte. No i możemy powiedzieć, że jednostka się może poruszać tutaj także, albo może iść w stronę kodów rozwiniętych, które dają jej poczucie takiego, świadomość tego, że może nie przynależeć albo przynależeć w mniejszym stopniu, i być kontrolowany w związku z tym przez mniej lub bardziej właśnie przez innych ludzi. W zasadzie też jednym z takich wyników czy wniosków, oczywiście już daleko posuniętych, bo to już są tak, można powiedzieć, że zbyt daleko, ale powiedzmy, że jesteśmy na poziomie jeszcze interpretacji, to ta zróżnicowana, czy internalizacja zróżnicowanych systemów kontroli i orientacji kodowej, która została zaobserwowana, no to jest właściwie nic innego jak przykład zróżnicowanej kosmologii, tak, czy klasyfikacji społecznych. No i tutaj przypadek A, ja sobie go osadziłem tutaj. Jest to świadectwo tego, że mamy do czynienia z orientacjami rozwiniętymi w systemie socjalizacji. Mamy do czynienia ze spersonalizowanymi relacjami społecznymi, co świadczy o tym, że mamy tutaj do czynienia z tendencją uwalniania się użytkownika kodu rozwiniętego z więzów kolektywnych form kontroli i symboliki. To oczywiście można różnie nazwać samoświadomością, świadomością i tak dalej. Natomiast w gruncie rzeczy, no, patrząc z perspektywy tej teorii Bernsteina, to taką możliwość daje nam dopiero opanowanie tych kodów rozwiniętych, które właśnie pozwalają nam dysponować wiedzą zdekontekstualizowaną, jak również taką, która, znaczy, dzięki którym możemy dokonywać integracji, tak, jakby tej wiedzy na wyższych poziomach. Przypadek B to jest przykład odmienny, gdzie mamy do czynienia z zupełnie inną strategią klasyfikacji. Są to czyste kategorie przynależności wspólnotowej, silna kontrola pozycjonalna. Tutaj można powiedzieć, że jednostka jest uwikłana w sztywną, ustrukturyzowaną strukturę społeczną, kosmologia będzie tutaj postrzegana jako część, czy jednostka będzie postrzegać siebie jako część doświadczonego świata społecznego, przez co oczywiście będzie osłabiona tendencja do wyobcowania. Myślę, że wszyscy z Państwa tego doświadczyliście, że wraz z porzuceniem tej przynależności wspólnotowej stajemy się po prostu ludźmi
wyalienowanymi do jakiegoś stopnia. Tak? I to jest zawsze ta nostalgia za wspólnotą zostaje, dlatego PiS wygra wybory. To jest taka moja teza, ponieważ w procesach indywidualizacji jeszcze zawsze zostaje ta taka, no, antropologicznie można powiedzieć, taka uniwersalna chęć przynależności do jakiejś większej całości. Można powiedzieć też, że tutaj w związku z tym, że jednostka postrzega siebie jako część doświadczonego świata społecznego, to patrzy to właśnie z perspektywy relacji władzy, które się realizują w ramach tego podziału pracy społecznej. Tutaj mamy do czynienia ze zróżnicowaniem kosmologii, ponieważ dominacja, tutaj można taki wniosek wyciągnąć, ma wymiar tak dogłębny, że sięga właśnie tych podstawowych systemów klasyfikacji regulujących ontologiczne osadzenie jednostki w świecie. Można powiedzieć, że ta forma internalizacji porządku społecznego, no po prostu jest taką najbardziej, można powiedzieć, takim ma wymiar jak najbardziej egzystencjalny, tak, w tym sensie. No i stąd, jeżeli akceptuję, tak, na poziomie ontologicznym, że porządek jest hierarchią, no to oczywiście na każdym innym poziomie będę również traktował to jako coś naturalnego. No dobra, czyli króciutko jeszcze, systemy pełnią funkcje selekcyjne w oparciu o dywersyfikację orientacji kodowych. Szkoły nie tylko utrudniają opanowanie, ale też często uniemożliwiają, wskazując socjalizowanych na orientacje ograniczone i quasi rozwinięte. Różnica między wtajemniczonymi i tymi, którzy mają możliwość opanowania orientacji rozwiniętych. Wprowadzenie orientacji zintegrowanej wiąże się ze zjawiskiem deklasyfikacji systemów społecznych, co też dla Bernsteina było objawem w gruncie rzeczy kryzysu, tak, społeczeństwa, ponieważ odchodzenie od wspólnoty nie musi mieć zawsze pozytywnego aspektu. No i może tego Bernsteina, bo akurat wtedy był to etap takiej mojej fascynacji okrutnej. Związek między edukacją i produkcją zostaje wzmocniony za pomocą ideologii mobilności przez edukację oraz edukację jako strategii wyrównywania szans. Jednak system edukacyjny raczej podtrzymuje relacje strukturalne między klasami społecznymi i jednocześnie zmienia relacje strukturalne między jednostkami za pomocą selektywności sukcesu i porażki. To akurat z jego ostatniej książki. I metarefleksja chyba jest już tu niepotrzebna. Dziękuję. To co? Pytanie od razu, czy? Tak, chyba tak. Od razu. Głowy, co, ja nie wiem, jak to pytanie zadać, ale zacznę od tego, że tak jak sobie przypominam, to profesorowi Kwiecińskiemu nie podobało się pojęcie klasizmu, językowo mu się nie podobało pojęcie klasizmu. I ten wątek klasowy, klasistowski, albo ta charakterystyka systemu edukacji, że ów system jest klasistowski, mam to w tyle głowy. Pierwsze pytanie jest takie, czy w tej chwili już nie ma problemu z używaniem tego określenia klasizmu, bo to jednak parę lat minęło, tak? Stop, mogę? Bo ja nie notuję, a może tak na bieżąco będzie prosić. Tu właśnie, przepraszam, że wytłumaczyłem się, bo powiedziałem, że też nie było kiedyś pojęcia rasizmu i seksizmu, a już jest, tak? Więc na co jakiś miesiąc temu czy dwa podziękowałem ostatecznie po wydaniu książki za sugestie, bo pomimo tej, no powiedzmy, no może nie krytyki, ale takiego, no, niezrozumienia, to jednak profesor Kwieciński mi tutaj dużo rzeczy, dużo dobrych stron, więcej niż ja sam zauważyłem w tej pracy i w badaniach. Stąd było moje podziękowanie, co on powiedział, że no, w takim kontekście, że być może to on już jest w takim wieku, że niektóre rzeczy do niego nie dochodzą, ale dobrze, że to młode pokolenie właśnie jest takie uparte i to stosuje. W
W Polsce tego pojęcia nie ma. Znaczy, no, ja się nie spotkałem w ogóle z klasizmem, natomiast w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno jest, badania się robi w tej chwili, jest bardzo mocno rozwijane. Natomiast się to traktuje jako po prostu w tej formule takiej społeczeństwa różnicującego się, tak, w Stanach Zjednoczonych, jako przykład takiego stereotypizowania ludzi na podstawie przynależności klasowej. Tak? No i tak jak jest walka z rasizmem, no to ja obserwuję, że jest podobna walka z klasizmem. Tak? Ale mówimy oczywiście o Stanach Zjednoczonych. Stanach Zjednoczonych, tak. Ale z tymi Stanami Zjednoczonymi też nie do końca jest, powiedziałbym, hura, bo i Bell Hooks, i Peter McLaren zauważają, że pojęcie klasy zostało wycięte z nauk społecznych. Mówi się, jeżeli w ogóle się mówi, to mówi się o warstwach społecznych, nie mówi się o klasach. I wydaje mi się, że w tym kontekście dosyć ciekawie wychodzą te twoje wyniki badań, to znaczy mówiąc krótko, usunięcie z myślenia o edukacji tych perspektyw klasowych, czy myślenia o swojej własnej edukacji przez uczniów, których badałeś, usunięcia tej perspektywy klasowej z myślenia nauczycieli o edukacji, i jakaś taka nieobecność tej perspektywy klasowej w badaniach edukacji w Polsce, no to to jest jakby mają wspólną płaszczyznę. To już nie jest pytanie chyba. Paulo Freire mówi o naiwności w tym wypadku. Znaczy mówi, że i naiwni są, i osoby bywa, że i osoby uczące są naiwne, mają takie myślenie magiczne. W tym wypadku wszystko jest spsychologizowane. Sami sobie przypisujemy sprawstwo. No i nauczyciele też znaczy w ogóle nie ma tej perspektywy klasowej, to też jest pewna forma naiwności. No i tak samo u naukowców. Znaczy jest taka perspektywa klasowa w przypadku tej szkoły B, to znaczy oni obwiniali pochodzenie uczniów, to znaczy za błędy uczniów i błędy też swoje pewnie w swojej pracy dydaktycznej, obwiniali pochodzenie uczniów. Czyli jeżeli nauczyciel był zły, to był zły dlatego, że no wie pan, on pochodzi z takiej rodziny. No właśnie, to jest jedyne miejsce, gdzie w tej matryce ten wątek klasowy się pojawił. Ale to jest naiwne takie myślenie. Mi się wydaje, że o tym się nie mówi, ale tym się oddycha. Właśnie tak. Tym się oddycha. Że to jest, chociaż nie jest nazywane. Jedyna kategoria, która gdzieś tam odnosi się do kwestii rozwarstwienia społecznego, klas społecznych, to jest to pojęcie biedy, bycia biednym, i to jest jedyny moment, tak? Ale jak oni się różnicują, prawda? W pewnym momencie Marcin pyta, czy w tej szkole możesz spotkać biednych, tam jest takie, on mówi, nie, w tej szkole to raczej średniaków, więc proszę zobaczyć, jak się tym oddycha. No. Mimo, że się tego, że tak nie nazywa się oczywiście, języka tego się nie używa, pojęcia klasy się nie wprowadza, ale tym się oddycha moim zdaniem. Myślę, że wszyscy świetnie sobie z tego zdają sprawę, to widać zresztą przecież po dzieciakach od początku. Tak? Oni doskonale wyłapują.